Państwa serdecznie na gali konkursu Fit for Life. Pozwolą Państwo, że jako pierwszą przedstawię Państwu panią Violetę Pryłowską, sędzia kulturystyki i fitness, trener kadry narodowej, trener personalny. Pani Violeta ponadto jest właścicielką Centrum Fitness Violeta Pryłowska w Bydgoszczy. Pani Violeta jest także przewodniczącym jury, który odczyta werdykt. Pani Alicja Zaremska, właściciel firmy Fitness Authority oraz sponsor całego konkursu, osoba, która na co dzień współpracuje z osobami, które pragną zakupić liczne suplementy oraz potrzebują profesjonalnych porad. Pan Michał Wiśniewski, dietetyk, właściciel Centrum Dietetycznego w Gdańsku, specjalista diet redukcyjnych, sportowych dla kobiet ciężarnych oraz osób chorych. Pan Radosław Słodkiewicz, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, Mistrz Europy oraz Mistrzostw Świata w kulturystyce. Współpracownik magazynu Muscular Development oraz świeżo upieczony właściciel jednej z największych siłowni w Poznaniu. Pani Ilona Jankowska, jest to specyficzna osoba w naszym jury. Przez wiele lat była osobą otyłą. BMI w najgorszym okresie jej życia wynosiło około 58. Cały czas wmawiała sobie, że otyłość jej nie przeszkadza i nie musi nic z tym robić. W kwietniu 2010 jej przyjaciółka zadzwoniła do niej i powiedziała: Ilonka, w środę idziemy na kijki. To są dosłownie słowa pani Ilony. I ruszamy do walki z swoimi kilogramami. I tak się stało. Zwarta i gotowa stawiła się na wyznaczonym miejscu, pokonując z wielkim trudem pierwszą godzinę marszu. Następnie systematycznie 3-4 razy w tygodniu spędzała czas maszerując i rozmawiając o dietach, żywieniu i drodze do sukcesu. Wtedy wydawało się jej to trudne i nie do zrealizowania. Całe szczęście miała przy sobie koleżankę, która bardzo ją wspierała w trudnych chwilach. Pani Ilona straciła, proszę Państwa, 52 kg. Także chyba nikt lepiej od niej nie zna się nad tym w szacownym jury, mając do wszystkich wielki szacunek, co trzeba zrobić, żeby zrzucić tak ogromną masę ciała. Dziś Ilona nie wyobraża sobie życia bez gimnastyki i nordic walkingu. Zgubiła swój wieloletni balast i nie ma zamiaru go odrobić. Czego życzę i Państwu. Dla przypomnienia wyjaśnię, że jury nie będzie porównywało uczestników konkursu między sobą. To nie są zawody kulturystyczne. Jedynie dokona porównań zdjęć zrobionych we wrześniu lub październiku z osobami, które dziś zaszczyciły nas swoją obecnością. Jurorzy będą brać pod uwagę predyspozycje oraz wiek uczestników, które jak wiadomo rzutują na możliwości ciała pod względem zrzucania tkanki tłuszczowej oraz budowania muskulatury. Będą pamiętać także o fakcie uprawiania lub nieuprawiania sportów siłowych przed przystąpieniem do konkursu, gdyż jak wiadomo, osoby, które wcześniej zmagały się z kulturystyką, na czas startu były w uprzywilejowanej pozycji. Dla jurorów najcenniejszym będzie fakt ilości siły i energii włożonej w wypracowanie ciała, jakie dziś będziemy mogli oglądać. Chciałem także przypomnieć, że nagrodą główną w konkursie jest wyjazd na Arnold Sport Festival do Stanów Zjednoczonych już w marcu, także bardzo krótki okres jest między uczestnikami a wyjazdem. To jedne z najbardziej prestiżowych zawodów kulturystycznych na świecie. Pozostałe nagrody to wyjazd na Mistrzostwa Polski w kulturystyce i fitness oraz czeki na wysokiej jakości suplementy diety. Już za moment przedstawimy Państwu wszystkich uczestników konkursu, prezentując zdjęcia obrazujące ich postępy. Zdjęcia, które będziemy za moment oglądać, mają także do swojej dyspozycji jurorzy, którzy po prezentacji będą mieli chwilę na wstępne zastanowienie się nad wynikami, a ja w tym czasie zaproszę Państwa na zewnątrz na kawę, herbatę, ciastka, a przy okazji Państwo będziecie mogli się przebrać, ale o tym powiem po prezentacji. Zaczynamy więc, proszę Państwa, prezentację. I zaczynamy prezentację od panów. Jako pierwszego poproszę pana Sebastiana Kowalskiego. Pan Sebastian na pewno jest na sali, tutaj możemy zobaczyć. Sebastian Kowalski uważa, że wzięcie udziału w konkursie i rywalizacja z innymi uczestnikami to bardzo duża motywacja, dzięki której próbował osiągnąć swój cel. Główny cel pana Sebastiana to redukcja tkanki tłuszczowej. Poproszę drugą osobę, pan Krzysztof Kasperek,
Arni. Stara się cieszyć życiem, lubi sport i czuje, że może spełnić swoje marzenia. Dlatego nigdy nie przepuszczał okazji do ich realizacji. Ten konkurs traktował właśnie jako taką decyzję, a szczególnym entuzjazmem napawia go możliwość spotkania się z Arnoldem Schwarzeneggerem. Jego zainteresowania oprócz sportu obejmują również gotowanie. Jest to czynność, która wyjątkowo go wycisza i relaksuje. Cele, jakie sobie postawił odnośnie konkursu, to zrzucenie zbędnej tkanki tłuszczowej i wyrzeźbienie mięśni, szczególnie uwzględniając brzuch. Innymi słowy, chciałby przejść zauważalną metamorfozę. Poproszę następną osobę, pana Sławomira Budasza. Sławomir Budasz, duch 1921. Ważył 120 kg, więc postanowił coś z tym zrobić i rozpoczął przygodę z siłownią. Po 3 miesiącach schudł 33 kg i zaczął budowę masy mięśniowej. Jego celem jest kulturystyka i to na najwyższym poziomie. Poproszę następną osobę. Pan Jarosław Borecki. J. Borecki. Lubi uprawiać różne sporty, ale nie jest systematyczny. Udział w konkursie zmobilizował go do działania. Chciałby zejść do wagi 75 kg, nie tracąc masy mięśniowej. Utrzymanie dobrej formy i start w październiku 2011 w Mistrzostwach w Kulturystyce Weteranów. I poproszę następną osobę, pan Tomasz Parzniowski. Man of Destiny. Na co dzień pracuje jako urzędnik państwowy i nie ma za dużo ruchu, dlatego postanowił wziąć udział w konkursie. Może to pomoże nabrać mu większej motywacji do treningów. Jego celem było głównie zwiększenie masy mięśniowej. Poproszę następną osobę, pan Marcin Zjeżdżałka. Mich. Przez ostatnie lata trochę zaniedbał swoją formę i czas coś z tym zrobić. Jego główne cele to zrzucić zbędną tkankę tłuszczową, rozbudować mięśnie i poprawić proporcje. Pragnie także wygrać konkurs i wyjechać na Arnold Classic. Tutaj warto zaznaczyć, że pan Marcin przyjechał na zawody z żoną, która także bierze udział w konkursie. Czy wyjdzie, czy zdecyduje się tutaj być przed nami? Cały czas nie wiem, gdyż bardzo się waha. Miejmy nadzieję, że brawami ją zachęcimy. Mateusz Mikołajczuk. Następna osoba. Miko. Uparty, zawsze dążący do celu. Biorący przykład z doświadczonych zawodników, szczery, wyrozumiały. Jego cel to zredukowanie tłuszczu na całym ciele. Marzeniem jego jest obwód talii wynoszący 70 cm. I następną osobę poproszę. Mikołaj Szałwiński. Głównym celem pana Mikołaja było zrzucenie zbędnych kilogramów. Trenuje kilka lat. Największym jego problemem było utrzymanie diety. Postanowił to zmienić. Przeznaczył zimę na zrobienie życiowej formy. Konkurs jest idealną motywacją, jakiej mu brakowało. Poproszę następną osobę. Przemysław Filozof. Na co dzień zajmuje się pracą w punkcie elektrodiagnostyki samochodowej. Interesuje się kulturystyką. Jego główny cel to zwiększenie masy mięśniowej. Następna osoba, Przemysław Marciniak. Przemo. Od zawsze jego życie to muzyka i sport. Jednak kilka kontuzji oraz siedzący tryb życia doprowadziły go do naszego konkursu. Ważył 95 kg. Posiadał duży brzuch i przy okazji złe samopoczucie. Teraz chce to wszystko zmienić. Chciałby być najlepiej zbudowanym gitarzystą w kraju. I poproszę następną osobę, Michał Chmielewski. Set. Uczeń trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego. Zainteresowany w sztukach walki i kulturystyce. Jego głównym celem to zrzucenie zbędnego balastu i zwiększenie masy mięśniowej wybranych grup mięśni. I poproszę następną osobę, Jacek Czarnecki. Wiking 70.
Sportem interesuje się od dawna. Postanowił w końcu wziąć się za siebie. Motywacją jest zgubić zbędne kilogramy, wprowadzić zdrowe odżywianie oraz ukształtować piękną sylwetkę. Poproszę następną osobę. Sławomir Wróbel. Po kilkumiesięcznym okresie lenistwa oraz niezdrowego odżywiania postanowił zabrać się ostro do pracy. Był mocno zmotywowany do treningów oraz diety i chciał zobaczyć, jak bardzo zmieni się jego sylwetka. Jego głównym celem było pozbycie się maksymalnej ilości tkanki tłuszczowej i ukształtowanie sportowej sylwetki. I poproszę następną osobę, Marcin Stachowiak. Pan Marcin napisał mało o sobie, jest ambitny i kocha sport. I poproszę następną osobę, Antoni Rygol. Antek 82. Kulturystyka zawsze była jego hobby, a teraz ma nadzieję, że stanie się stylem życia. Rozbudowa masy mięśniowej oraz zbudowanie odpowiednich proporcji ciała to jego główne cele. I poproszę następną osobę. I to już jest, proszę Państwa, ostatni pan na dzisiejszej prezentacji, Michał Głodek, med. Postanowił wziąć udział w konkursie, by sprawdzić się przed własnymi słabościami oraz pokazać innym, że da się dokonać rzeczy niemożliwych. Jego cele to redukcja zbędnej tkanki tłuszczowej oraz nabranie czystej masy mięśniowej. Także to był ostatni pan na naszej prezentacji i poprosimy teraz o prezentację panią. Jako pierwsza Agnieszka Iwańska. Agnesa. Na co dzień zajmuje się pracą z ludźmi oraz studiuje public relations. Wiedząc, jak ważny jest wizerunek zewnętrzny, postanowiła zadbać i o swój. Jej głównym celem była utrata tkanki tłuszczowej oraz wyłonienie zgrabnej sylwetki. Poproszę następną panią, Anna Dobrosz. Jest osobą wesołą, uśmiechniętą, która lubi wyzwania. Jej pasją są podróże i czytanie książek. Prowadzi aktywny tryb życia. Jej głównym celem było zrzucenie jak największej ilości tkanki tłuszczowej oraz ogólna poprawa wyglądu sylwetki. Ewelina Misztal, Ewi, to następna pani. Studentka pierwszego roku pedagogiki. Pracuje jako pomoc nauczyciela w przedszkolu. Konkurs ten zmotywował ją do tego, aby zająć się swoim ciałem. Ewelina intensywnie chodziła na siłownię i przestrzegała diety, aby pozbyć się zbędnych kilogramów. Uważa, że cel osiągnęła. Poczuła się pewniej we własnym ciele. Pani Justyna Szpak. Głównym celem Justyny była utrata jak największej masy ciała i powrót do dawnej formy. Pragnie także dzięki konkursowi odwiedzić Stany Zjednoczone. Poproszę następną osobę. Kamila Raczyńska. Kamisia. Wesoła, uśmiechnięta mama 1,5-rocznej córeczki. Jej celem była utrata jak największej ilości zbędnej tkanki tłuszczowej. Grażyna Zjeżdżałka. Uważa siebie za bardzo zapracowaną mamę. Pragnęła spalić tkankę tłuszczową, poprawić sylwetkę i tym samym wygrać konkurs. Wioleta Kornek. Studiuje, pracuje, a jej hobby od niedawna stanowi fitness. Jej głównym celem była redukcja tkanki tłuszczowej. I na pani Wiolecie, proszę państwa, kończymy pierwszą część konkursu.